Witam bardzo serdecznie w kolejnej serii i tak, będzie to seria z gry z mojego dzieciństwa. Na pewno wielu z was też grało w tą grę, w Kangurka K.O. Wiem, że wychodzą też jakieś nowe części, w jedną próbowałem grać, ale nic nie przebije tej pierwszej. Z 2000 roku Kangurek K.O. to jest moja ulubiona część i zawsze nią pozostanie, żeby nie wiem co wychodziło. I jak zobaczyłem tydzień temu, zobaczyłem wczoraj, że jakiś tydzień, dwa tygodnie temu pojawiła się ta gra na Steamie, ponieważ próbowałem kiedyś ją już dostać gdzieś, ale nie mogłem znaleźć. Nie działało mi raz, nawet znalazłem jakiś obraz płyty z internetu, ale też mi to nie działało. Jak zobaczyłem, że jest na Steamie, no cy... Dobra, już mi się humor popsuł, jak zobaczyłem te ręce. Złe wspomnienia z dzieciństwa. Ta wredna tutaj, nie powiem co. I jak zobaczyłem, że to jest na Steamie, mówię nie, od razu, to było najszybsze podjęcie decyzji chyba w moim życiu. Od razu po prostu została gra kupiona i mówię nie, będzie z tego seria. Ja chcę przejść to jeszcze raz, chcę znowu powspominać te piękne mapy, tą piękną muzykę i to wszystko. To jest najlepsza gra, więc dobra, tylko... O Jezus Maria, te dźwięki. To muszę ewidentnie trochę przyciszyć. Dobra, myślę, że teraz dźwięk jest odpowiedni, chociaż ta... nie, no muzyczkę troszkę. Dobra, dźwięki zostaną tak, muzyka niech będzie głośna, że muzyka jest tutaj zbyt dobra, żeby jej nie słyszeć. Myślę, że weźmiemy sobie na trudnym. Ojejku, to tak szybko, ja już nie jestem na to gotowy. Dobra, mogłem najpierw może sterowanie zobaczyć. Dobra, myślę, że pamiętam. Strzałki. Kontrol i pod altem powinno coś być. Tak, pod altem powinien być ten cios. Dobra, coś jeszcze było, tutaj było skakanie, dobra, trzeba sobie tutaj jakieś ręce ułożyć na tej klawiaturze, bo tu strzałkami się biega, to jest jedyny minus, tego nie pamiętam jak to się robiło dobrze. Ostatnie wszystkie gry, które grałem, to chyba tylko było w OSD. Dobra, tutaj się chyba, no dobra, i robimy challenge chyba, pamiętam chyba, że tutaj była do odblokowania taka dodatkowa runda. Dodatkowa runda była, jak się odblokowało ileś tam, zebrało się jakąś sumę pieniędzy chyba właśnie. To była jakaś dodatkowa runda, więc na pewno sobie to zrobimy. I myślę, że będę tak, w zależności od czasu, myślę, że takie 10-15 minutowe odcinki będę robił. Nie będziemy tutaj nie wiadomo ile grać, żeby to ta gra też za szybko się nie skończyła, bo ja nie chcę, żeby ona się kończyła. No, czy mogę trafić? Dobra. Powiem wam, że ta gra wydaje się, niby łatwa się wydaje, ale jestem tak nieprzyzwyczajony do grania na strzałkach i sterować prawą ręką, że to naprawdę się robi trochę trudne. I też muszę przyzwyczaić się do tego, jak daleko ten kangurek nasz skacze oczywiście. O nie, dobra. Przez tego liścia nie widziałem. Dobra, mam nadzieję, że nie pominąłem żadnych tam monet, czy czegoś do rozbijania. To chyba jeszcze dało się rozbijać, z tego co pamiętam. Dobra, nic tutaj nie ma. Myślę, że takich rzeczy jak rękawic, czy... tych plak nie będziemy już... nie będę starał się używać. Dobra, spadaj. Okej, tutaj trzeba teraz wziąć ładny rozpędzik. Trzeba wskoczyć, bo tu bonusik jest. Dokładnie, nie pamiętam czy w bonusie był czas, ile mieliśmy? O, chyba na te kule trzeba było uważać. Przy tych kulach nie można było skakać, bo one tutaj nam krzywdę zrobią. A my nie chcemy, żeby naszego kangurka coś tutaj krzywdziło. Dobra, muszę się przyzwyczaić jeszcze... O nie. Wcale nie panikowałem, wcale to nie była panika jeszcze. Wszystko jest tu pod kontrolą. O kurde, ale dostałem teraz. Muszę uważać, nie chcemy tracić żyć. Ale mnie pacną. No nie oddawaj mi pieniążka. Tak na szybko chciałem wyskoczyć, zapomniałem, że one się tu pojawiają po jakimś czasie. Oła. Dlatego nie pamiętałem, że tak spadnę. Myślałem, że zjadę windą w dół, a nie.
Czy tutaj nie będą spadać jakieś kolce z góry? Chyba nie. W sensie taki atak, do który mogą mi krzywdę zrobić, o takich myślałem. Ale gdzieś chyba będą tutaj takie kolce, co będą spadać. Ogólnie w tej lawie to ja bym chyba nawet nie zginął, tylko bym się tak jakby poparzył troszkę. Dobra, poczekam. Nie będziemy ryzykować. Wiem, że czekasz. Nie wiem. Nie poganiaj mnie. Chodź tu. Nie ma, za szybki jestem. Dobra, życie, no po jakimś tam właśnie... Nie wiem, czy chyba po 100 zebranych monetach dostaje się życie. O, tutaj, dobra, tutaj jest czaszka. Trzeba być... Dobra, myślałem, że będę szybszy, ale to widzę, że szybszym nie mogę być. Dobra, muszę uważać, bo mało HP, nie chcę tracić życia. O kurde. Nie, zostaw mnie. Dobra, muszę uważać, bo to już końcówka, ale tutaj jest lawa i muszę uważać na te kulki. Mam nadzieję, że nic nie pominąłem tutaj, coś do rozwoju. Czy ja dostałem monetę? Ja dostałem monetę ze znaku zapytania, to tak chyba średnio trochę bym powiedział. Czy ja bym dał w stanie był doskoczyć od razu tutaj, będzie bezpieczniej. Dobra, tak jeszcze tylko zerknę do tyłu, czy ja nic nie pominąłem. Ale nie wydaje mi się, żebym pominął. Dobra, skakujemy do tych pięknych kółeczek, pięknego końca rundy. Dobra, mogę sobie jakoś to zapisać? Zapisz stan gry, dobra, jest zapisz. Na pierwszym zapiszemy. Okej, mamy tutaj 5 żyć pokazane, mamy jedną taką rękawicę, którą można było wysłać w przeciwników. Ojejku, te rundy, jak ja je wszystkie dobrze pamiętam. Już może nie wszystkie tak dokładnie, ale... W obrazkach pamiętam na pewno. Jezu, ile tu wspomnień jest w tej samej grze. 8 zł, najlepiej wydane chyba w moim życiu, już tam 9. Dobra, jeszcze jedną lecimy. Nie mogę się powstrzymać. W nowego asasyna mniej się jarałem, jak grałem, niż tutaj. I w wiele innych gier. Po co nam jakieś nowe, lepsze gry, jak mamy takie? Dobra, ojejku, tu będzie dużo skakania. To było właśnie najgorsze w Kangurku Kao. To było najbardziej ryzykowne. Wypaść. Dobra, idziemy zbierać wszystko oczywiście. O ty! Ale mi się wystraszyłem. Ostatnio myślałem, czy Outlasta nie zacząć nagrywać, żeby jakiś horror sobie wrzucić na kanał. I w sumie przypomnieć o Outlasta, bo kiedyś troszkę w niego pykałem, ale... Nic totalnie z niego nie pamiętam, z tej pierwszej części oczywiście. No a chciałbyś. Ale po co mi Outlast, jakie tu mam takie horrory? Dobra, rękawica. Rękawica jedną kusi mnie rzucić, żeby zobaczyć, przypomnieć sobie, jak to w ogóle wyglądało. Dobra, chodź tu od razu cię... O nie, dobra. Nie pacnęła. Dobra, teraz chyba tam na górę trzyma, dobra. Dobra, powolutku. Okej, tam jest kolejne, zbieramy wszystko. Ja chcę challenge, żeby zebrać wszystko. Ile co zobaczę, to chcę zbierać. Chyba, że będzie coś naprawdę trudnego i nierealnego, no to wtedy już będę musiał odpuścić. Albo jak nie będę wiedział, gdzie tam, jak się tam dostać. Okej, tam znowu przyszedłem, tam coś jest. Aha, tam jest dźwignia, którą będzie trzeba użyć. Okej. Dobra, znowu mnie straszą. Okej, tam są pieniążki. Czyli teraz musimy iść tutaj. No to jest tyle tych wysp... O, tam jest jeszcze bonus, dobra. I tam jest dźwignia. Czyli teraz musimy iść i tak tutaj. To było blisko. Nie bij mnie. Zostaw mnie. Okej, najpierw pójdziemy tam po te pieniążki. O
Oj, tu było ryzykowne, już to było ryzykowne. Już widziałem siebie, jak spadam po części. O nie, no tutaj to mi się nie przyda. Muszę poczekać, aż to się skończy, bo tu mi będzie to przeszkadzało. Kurde! Już się zaciąłem. Przeszkadzać mi to będzie. Muszę też uważać, bo mnie. No, jak ty mnie pacnąłeś teraz? Dobra, tam byłem. O nie, ja uczynię, nie musiałem tam jeszcze iść dalej. Ale teraz zepsułem. Aha, bo tutaj wtedy obniży pewnie to do bonusu. Dobra, no to wracamy. To wracamy jeszcze raz. No kurde, dobra, bo się źle skończy dla mnie. Dobra, to mi się udało. Teraz z tym jeszcze trzeba wygrać wojnę. Okej, okay, dobra, tam byłem już, więc teraz do bonusu. Kurczę, czy w sumie pieniążki to są chyba najważniejsze. Żeby odblokować ten bonus, to chyba pieniążki były potrzebne, a nie życia. W sumie nawet jeśli bym no, nie chcę tracić żyć i tak, ale o kurde. Ej no. Nie. Przepraszam, co? Czy ja straciłem tak bonus? Widzimy się za chwilę, ja tu wracam jeszcze raz. Ja zaczynam to od nowa. Dobra, witam z powrotem. Przyszedłem jeszcze raz ten moment cały. Żeby być aż tutaj. Dobra, teraz żeby nie wyjść z powrotem tylko. O nie, 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 to zginę. Dobra, te sprężynki wcale nie pomagają mi tutaj. Jeśli mam być szczery, wolę jej nie brać. Jestem na hita, stracę życie. O nie, te liście, nic nie widzę. Dobra, dobra. Na razie idzie ok. Tyle pieniążków bym zmarnował, jakbym tutaj nie wrócił i nie zaczął jeszcze raz. Mam nadzieję, że tam dalej, jak już będę, to będzie mniej tych. O kurde, dobra, to było blisko. Będzie mniej potworków, bo jestem naprawdę na hita chyba jednego. Nie mogę tego rozwalić. Na pewno, sprawdzę wszystkie. Dobra, chyba nie. Okej, to wracamy. Dobra, tam czeka na mnie przeciwnik. Chyba, żebym spróbował, jak będzie sobie chodził dalej, to ja od razu spróbuję przeskoczyć. Dobra, nie będę podejmował walki z nim. I tak za niego nic nie dostaję. Okej, co tu? O, dobra, tutaj jeszcze nie pamiętam, co tu było. Trzeba być ostrożnym. To wszystko obserwować. To się chyba dało rozwalać, ale tutaj nic nie ma. A tu już jest koniec. To się udało bez straty życia, więc wyszło super. Udało się zebrać wszystko w bonusie i udało się nie zginąć, więc na tym na razie pierwszy odcinek skończymy. I tak się troszkę przedłużył przez to, ale to wytnę, więc i tak wróci do normy. Więc w następnym odcinku weźmiemy sobie najprawdopodobniej kolejne dwie, chyba że misja będzie naprawdę długa i zajmie między tam 10 a 15 minut, to będziemy sobie brać po jedną. Będę taki, myślę, że 10-15 minut to będzie takie optymalne, nie za długie, nie za krótkie. Więc to by było na tyle. Mam nadzieję, że gra się wam podobała, w sensie dla tych, którzy tą grę znają, to na pewno będzie się podobała. I mam nadzieję, że jak ktoś też próbował szukać, a nie wie, że ta gra pojawiła się 27 chyba kwietnia na Steamie za 9 zł, więc myślę, że warto kupić. I jak ktoś szukał, jak sobie zagrać w Kengurkę Kao, to myślę, że na Steamie jest bardzo dobra opcja, więc mam nadzieję, że też komuś o tym kogoś zawiadomię tym filmem, więc
To by było na tyle w tym odcinku. Jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. No i widzimy się już niedługo w kolejnym odcinku z kolejnymi misjami, więc trzymajcie się do następnego odcinka. Cześć!